Siema, witam w niedzielę. W dniu dzisiejszym czeka nas finał wielkiego turnieju. Dodatkowo powalona akcja, nie boisz tego słowa użyć, i mega, mega zawirowania na kapsułkach, o których ci opowiem. Zostaw kończą łapkę w górę, lecimy. Na samym starcie IM Cologne 2024 dzisiaj oficjalnie się zakończy. O godzinie 16 rozpocznie się wielki finał Best of 5, w którym zmierzy się Navi vs Vitality. Jak możemy zobaczyć, wczoraj niestety Maus nie dał rady. Mówię niestety z perspektywy oczywiście Siuchego, któremu kibicowałem. No niestety rating też jakoś tutaj nie powala, że się tak wyrażę. Ale i tak, umówmy się, półfinał Cologne to jest mega, mega osiągnięcie, więc należy tutaj pogratulować. Należy sobie powiedzieć, że Navi, czyli aktualnie pierwsza drużyna w rankingu, zmierzy się z Vitality, czyli oczywiście z drużyną trzecią w rankingu, więc na jakby na to nie patrzeć, będzie to finał na szczycie, dodatkowo best of 5. Może to być jedno z najciekawszych spotkań w tym roku, a to, patrząc też na dyspozycję tych dwóch drużyn, wygląda to naprawdę, naprawdę mocno. Na pewno największe zaskoczenie to SAF, które tutaj rzutem na taśmę się dostało i tak, tak tutaj zaszło aż na czwartą pozycję, więc jest naprawdę, naprawdę grubo. Dodatkowo naprawdę się cieszę, że w G2, czyli Snacks oraz Taz na piątym miejscu. Dodatkowo możemy zobaczyć, że na trzecim, czwartym mamy Maus, czyli oczywiście Siuchego, i Face Clan, oczywiście Neo, jak na ławce trenera, też tutaj wysoko, więc możemy sobie popatrzeć, że pod względem polskości jest naprawdę fajnie. Kolejna sprawa to oczywiście kolejna mapa od pani LilyQ, która, jak już mówiłem wielokrotnie, teraz ma taki mały event, że codziennie zapodaje nową mapę, i dzisiaj zobaczyliśmy nową mapę typu Arms Race. Być może ten tryb nie jest akurat jakoś najcudowniejszy na świecie, ale mapka, muszę przyznać, że jest całkowicie, całkowicie fajna. Widać, że jest dobrze dopracowana. Szczerze mi tutaj pachnie takim mocnym połączeniem Overpassa, bardziej od strony graficznej, i Traina, bo to już bardziej z perspektywy tego, że mamy te pociągi. Ciekawą mechaniką jest ten pociąg przejeżdżający przez środek mapy, na którego raz, że można wskoczyć, dwa, że można za nim schować, i wygląda naprawdę interesująco, naprawdę ciekawie. Dodatkowo jakieś wybuchające pierdoły, no naprawdę muszę przyznać, że jedna z ciekawszych map. Także niestety jutro już ten event dobiega końca. No i cóż, mam nadzieję, że jeszcze jutro coś ciekawego otrzymamy. Kolejna sprawa to jest dosyć duże osiągnięcie pana Aquariusa, czyli takiego streamera, i możemy zobaczyć, że udało mu się wbić MG1 na każdej mapie. No i teraz, jeżeli byśmy jeszcze byli półtorej roku temu, czy dwa lata temu, i ktoś by powiedział, że ma MG1, no to byłby po prostu średniakiem, jakby na to nie patrzeć. Tymczasem, jak się okazuje, MG1 to już jest niebyle jakie osiągnięcie. Możemy zobaczyć, że aktualnie jest zaledwie 440 graczy, którzy mają MG1 albo wyżej na każdej mapie. Więc wbicie kałacha na każdej mapie, no to już, umówmy się, jest nie lada wyczyn. W związku z czym, z jednej strony, tutaj patrząc z perspektywy Global Offensive, nie wygląda to niesamowicie, ale w CS2 to jest naprawdę, naprawdę wow. W związku z czym należy z tego sobie zdać sprawę, że tak samo tutaj bardzo dużo czasu musiał zostać w to włożone. Zobaczmy, że na niektórych mapach nawet 43 winy, no to zakładając, że połowę się wygrało, połowę się przegrało, no to możemy zobaczyć, że spokojnie 80 meczów na jednym daście, plus na innych oczywiście mapach, gdzie jak możemy zobaczyć najmniej winów, tutaj mamy 13. Więc też no minimum te 25 meczów zostało rozegrane, więc naprawdę to jest masa, masa godzin, żeby coś takiego wypracować. Kolejna sprawa jest bardzo interesująca, bo możemy zobaczyć, że pan Traklowy wrzucił coś takiego, a mianowicie wrzucił takiego bardzo ładnego, bardzo ładną akcję z Digla, bardzo ładną, no powieprzoną akcję z Digla, jakby na to nie patrzeć. No i coś, co jest tutaj dla mnie bardziej ciekawe od tego, co zrobił, bo umówmy się, no walnął naprawdę z przytupem, ale coś, co jest ciekawsze, to to, że oficjalny Twitter CSA2 to repostował, oficjalnie to wrzucił. I żeby to tutaj was nie zmyliło, tutaj ogólnie aktywność Twittera opiera się do tego, że wrzucają info o jakichś update'ach i tyle, więc jeżeli oni cokolwiek wrzucili, cokolwiek przekazali dalej, no to umówmy się, już wiąże się to z gigantycznym, jakby powiedzieć, zasięgiem na samym starcie, i to tutaj jest fakt, ale z drugiej strony, no umówmy się, no to już jest nie lada osiągnięcie. Szczerze nie wiem, czy większym osiągnięciem jest zrobienie takiej akcji, czy to, że oficjalny CS2 coś takiego tweetnął, no bo tak jak mówię, no to się nie zdarza praktycznie. Powróćmy sobie jeszcze na chwilę do Kolonii i możemy teraz zobaczyć nagranie ze strefy kibica, która została zrobiona przez Vitality tuż przed samą to właśnie areną, i muszę przyznać, że wygląda to naprawdę, naprawdę mocno. Przyznam szczerze, że wygląda to jak z jakichś meczów piłki nożnej na szczycie, czy czymś takim. Absolutnie nie kojarzy mi się to z CS-em, no bo umówmy się, no to, że kibice są, to spoko. Najczęściej mieli jakąś koszulkę, może jakiś banner, czy coś takiego, a tak, żeby się organizować z takim dużym transparentem, wszyscy ubrani, wszyscy z jakimiś jeszcze flagami, śpiewający to samo, no naprawdę robi to wrażenie, i z tej perspektywy, no muszę przyznać, że e-sport naprawdę pnie się do góry, jak chodzi o takie, jakby wiecie, zaangażowanie publiczności i o show, które jakby jest podczas to właśnie tego typu eventów. Więc nic, tylko się cieszyć, i muszę przyznać naprawdę wielki shoutout dla właśnie Vitality, dla ich fanów, bo naprawdę wygląda to mocno. Kolejna ciekawa sprawa tyczy się oczywiście marketu. Jak pewnie wiecie, kilka dni temu zakończyliśmy promocję na kapsułki z Kopenhagi, i jak to możemy zobaczyć, no nie wiązało się to z żadnym wielkim przytupem. To znaczy, te kapsułki podrożały zaledwie na 2 godziny. I coś, co jest jeszcze ciekawsze, to to, że wczoraj te kapsułki mocno sobie potaniały. Jestem teraz na Kopenhadze i możecie zobaczyć, że średnia cena tych to kapsułek, no to jest jakieś 80 groszy. Więc no umówmy się, to już jest jakiś mocny odlot, już z tej perspektywy. Ale patrząc dalej, możemy sobie tutaj zobaczyć, wchodząc na przykład w taką kapsułkę z autografami kandydatów, bo czemu też nie, jest ich 40.
40 tysięcy, ktoś tam na pewno by je chciał. Możemy zobaczyć, że spadek od czasu zakończenia się promocji ze złotówki na 80 groszy, czyli spadek o 20% na przestrzeni zaledwie 3 dni, no to umówmy się, jest coś naprawdę mocnego. Weźmy sobie chociażby również popatrzmy na kandydatów, tym razem drużynowe, czyli na najliczniejszą kapsułkę na markecie, która w teorii, z tej perspektywy patrząc, powinna być, w teorii podkreślam, jednym z najstabilniejszych przedmiotów z Kopenhagi, no bo jeżeli jest jest najwięcej, no to w teorii trudniej zmieniać cenę. Podkreślam chyba 10 raz w teorii. Z tego powodu, że supply na market jest tym, to wiecie jak to jest, że tak się patrzy, a nie przez palce. I tutaj możemy zobaczyć dokładnie taki sam trend ze złotówki na 80 groszy, więc też spadek o 20 groszy. Więc no umówmy się, nie ma lipy i nie ma wiochy z perspektywy takiej, że może za niedługo dojść do sytuacji, kiedy to naprawdę Kopenhaga może być w fajnej cenie, żeby kupować. No osoby, które zainwestowały ze mną na czele, być może aktualnie nie są w najlepszej kondycji, ale z drugiej strony ja na to patrzę turbo long termowo, więc teraz to może nawet kosztować 20 groszy, mnie to wali. Ważne, żeby za kilka lat to kosztowało tyle, ile chcesz, by kosztowało. Popatrzyłem sobie również na przedmioty z Paryża, czyli jakby event oczko wstecz, i możemy zobaczyć, że tutaj również jest ciekawiej, to ciekawie w cudzysłowie, bo niektóre kapsułki są poniżej nawet 50 groszy. Dla przykładu taka kapsułka pretendentów, których jest 182 tysiące, czyli pokuszę się o stwierdzenie, że praktycznie tyle samo, co tych z kandydatów z Kopenhagi. Możemy zobaczyć, że na chwilę obecną kosztuje chyba 47-48 groszy, więc to naprawdę jest wysoko. I możemy zobaczyć, jak tutaj wygląda ten wykres. Możemy zobaczyć coś, co mnie zainteresowało, to, że od 15, czyli właśnie od zakończenia się promocji na Kopenhagę, możemy również zobaczyć tendencję spadkową z 56 groszy, nawet na groszy 47, no co również w takim przedmiocie to jest też około tam 15-20%, co może nam pokazywać, jak te przedmioty ze sobą jakoś to oddziaływują i w jaki sposób jeden na drugi będą wpływać. Dlaczego tak uważam? Z tej perspektywy, że są to eventy organizowane bardzo blisko siebie plus eventy, które zawierają bardzo podobne naklejki, bo naklejki drużynowe bez tła wyglądają bardzo, bardzo podobnie. W związku z czym te przedmioty mogą być dosyć zbliżone względem tego, co się będzie działo na markecie. I muszę przyznać, że zaczyna wyglądać to ciekawie. No ale to, że te przedmioty sobie spadają, to mnie jakoś, powiedzmy, turbo nie fascynuje. Ale coś, co mnie zaczęło naprawdę zastanawiać, to co się aktualnie dzieje z Antwerpem oraz ze Sztokholmem. I przechodząc do pierwszego z nich, czyli organizowanego w 22 Majora w Antwerpii, możemy zobaczyć, że to jest naprawdę interesująco. Nie ma żadnej kapsułki, której supply jest większy niż 10 tysięcy. Ja wiem, to jest sprawa turbo, powiedzmy to sobie, temat rzeka. Z tego powodu, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zaraz ktoś dorzucił 20 tysięcy na markecie i będziemy mieli totalnie inną sytuację. Ale jednak warto na to zwrócić uwagę, że te supply'e, względem tego, co mieliśmy przy Antwerpie, kiedy ta promocja się kończyła, no poskurzę się o stwierdzenie, zostały mocno, mocno przerzedzone. Aktualnie kapsułki kosztują tak naprawdę sprawę od złotówki 7 do 2 zł i 10 groszy, więc wygląda to, powiedzmy, gdzieś tam sobie w porządku. Patrzę teraz na kapsułkę z pretendentami i możemy zobaczyć, drogi widzu, że przez ostatnie tutaj tydzień, przez ostatnie 7 dni, możemy zobaczyć, że cena ze złoty 24 poleciała nawet na złoty 50. Teraz aktualnie się trzyma na jakimś złoty 45. W związku z czym tu mamy dosyć mocną tendencję wzrostową i tyczy się to, co ciekawe, zarówno Antwerpii, jak i, proszę Państwa, Sztokholmu, więc zaraz to jest ciekawa sytuacja. Z tego podróż taki Sztokholm, organizowany w 2021 roku, po pierwsze, pierwszy event, który miał ten design bez tła, to już jest, myślę, dosyć istotne. Po drugie, event z naprawdę ciekawymi naklejkami, mamy tutaj Mausy, mamy tutaj wiele innych, które w jakiś sposób są bardzo, bardzo lubiane, Copenhagen Flames, Entropiki i tak dalej. Co należy jeszcze powiedzieć, to giga małe supply'e, z perspektywy, no już nawet nie będę mówił o Paryżu i o Kopenhadze, ale z perspektywy nawet Antwerpu, gdzie możemy zobaczyć, że te supply'e są na poziomie tysięcznym, dwutysięcznym, maksymalnie czterotysięcznym. I coś, co należy sobie zwrócić tutaj koniecznie uwagę, to jest chociażby pojemnik z naklejką pretendentów, gdzie, jak możemy zobaczyć, jeszcze tutaj jakiś miesiąc temu, coś takiego, cena to było 10 zł. Na chwilę obecną jest to 13 zł, więc możemy zobaczyć, że wzrost dość ciekawy. Na przestrzeni ostatniego miesiąca wzrost 10,25 na 13,60, więc tu możemy zobaczyć, że idzie to całkowicie inaczej, niżeli Kopenhaga razem z Paryżem i inaczej, niżeli jeszcze Antwerp. Bo jak wam już pokazywałem, Antwerp tak na dobrą sprawę gdzieś tam wzrósł na wartości na przestrzeni ostatniego tygodnia. Więc pokuszę się o stwierdzenie, że Antwerp jakoś tak jeszcze bardziej idzie w parze z Paryżem i z Kopenhagą, niżeli Sztokholm, które, jak to możemy zobaczyć, że oni się totalnie innymi prawami, i Sztokholm możemy zobaczyć, że drożeje sobie tak na dobrą sprawę już od ostatniego miesiąca. Kiedy to podczas takiego Antwerpu chociażby widzieliśmy dużą stagnację, a potem jakieś spadki, teraz odbudowę wartości, ale nie widzieliśmy takiej tendencji wzrostowej przez miesiąc, która z kolei ma miejsce na Sztokholmie. Więc muszę przyznać, że wygląda dosyć ciekawie. I jeszcze chciałem rzucić taką luźną myśl, patrząc obecnie na to, co się dzieje z Kopenhagą z Paryżem. I zakładając sytuację, że masz kogoś znajomego, który koniecznie musi zainwestować, to czy przypadkiem nie zastanowiłbyś się, nie mówię, żebyś poradził, ale nie zastanowiłbyś się, żeby poradzić mu RMEA, czyli event, którego obecnie jest 10, no tej 40 tysięcy, jak chodzi o legendy, którego ceny są już oscylują w granicach mniej więcej złotówki, ale to już jest event czteroletni. To jest event, który już w jakiś sposób też ten supply został przejedzony, w związku z czym wygląda dosyć interesująco. Nie uważasz tak trochę? A zważywszy też na to, ile czasu już tutaj minęło, patrząc na to, co się z tymi
kapsułkami też dzieje na przestrzeni ostatniego czasu, że one w sumie totalnie nie są związane ani z jednym, ani z drugim eventem, a są już stare. Czy nie wygląda to według ciebie ciekawie? Myślę, że kwestia do rozważenia i myślę, że jeżeli jakiś event już można porównywać pod względem inwestycyjnym z inwestycją w RMEA, no to wiedzmy, że jest naprawdę grubo, okej?